Dobra, to jest już ten dzień i dzisiaj można wyjmować więźnia z więzienia. Już przesiedział tutaj 2 lata, więc właśnie to zrobimy. Ja sobie teraz tylko w ogóle przygotuję jeszcze broń, żeby na pewno nic się nie stało. Myślę, że ta by była idealna na to, żeby... No, nie zaatakował mnie w czasie, kiedy będę go wyjmował. Okej, okay, musimy wejść sobie tutaj. Teraz wypełnić papiery, że ten więzień wychodzi teraz. Tutaj podpis mój, Mendy. Dobra, jest gotowe. Musimy także, no, żeby się troszeczkę w tym świecie odnalazł, dać mu pieniążków troszeczkę, skarbca. No, nie wiem, czy powinniśmy, ale damy mu. Damy mu, żeby nie miał takiego większego problemu z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. W sumie dam mu jeszcze napój. Nieważne, że się napiłem. Dobra, siedzi w tej celi, w 6. A wiecie co, nasza 6? Właśnie też nie wiem. Dlatego właśnie tu wejdziemy. Wstawę! Czemu ty leżysz na kiblu? Siema, może tam. Ty jeszcze chcesz posiedzieć? Czy to jest ten... Ej, to dzisiaj ten dzień jest, o! O, ale poczekaj, mam coś dla ciebie, bo wychodzisz, ale zróbmy to, gdy wyjdziesz. Najpierw musimy sprawdzić, czy nie masz w sobie metalowych przedmiotów, zapraszam. Nie mam. O, widzisz? Nie mam. No właśnie, nie masz? No nie mam. Dobrze, to chodź. Wychodzimy. Weźmiemy sobie tylko jeszcze, o może dodamy dźwięk. Dobra, za to, że wychodzisz, dzisiaj będziesz mi jeszcze towarzyszył przez chwilę, ale chcę ci dać te pieniążki, żebyś mógł się rozwinąć po wyjściu z więzienia. Wiem, że byłeś trochę niegrzeczny i masz ten napój, żeby. Nieprawda, o. Tak, masz też napój, żeby, wiesz, dodał ci energii. I dzisiaj sprawdzimy sobie kilka mitów, bo będziemy pogromcami mitów. Tak jest, dobra. Więc pierwsze co, to musimy w ogóle zmienić to miejsce. I jeden z mitów jest to, że da radę wylecieć się z rakietą. Wylecieć z rakietą w górę. Właśnie nie ogarnę tego. O kurde. Dobra, to jest pierwszy mit, który do sprawdzania mamy, czyli można wylecieć rakietą w powietrze. Dobra, jesteś, dobra. Jestem. Idź do bazy operacyjnej, a ja będę próbował różne sposoby na wylecenie rakietą. To ciężko, jak gdyś wleciał, to przecież to byśmy, nie wiem, tam praktycznie, bo to się nie zatrzymuje chyba. Dobra. Mam przygotowane. Dobra, tylko teraz tak, bo to ja nie mogę tego, jakby wiesz, wejść to. A gdy to śpiwór na to na przykład? I właśnie to chcę zrobić. Dajemy tu śpiwór. O, ty, co się stało? Dobra, czekaj, mam śpiwór. Ale nie, to dobra, pewnie odpalać? Śpiwór nie, dobra, no odpal, ale to nie, to źle wygląda. Dobra, odpalam. Ale tylko jedną jak coś. No odpaliłem jedną tylko. Lewą. Nie odpaliłeś. Ty, czekam, nie, nie mam roommate'a. A nie, czekaj. Dobra, już ci idę, poczekaj, chodź. Dobra, idę do ciebie. Nie, co już nie odpala. Nie, dobra, już, gdzie ty jesteś, chodź. Tu. Tu, masz. Dobra, teraz odpalisz. Dobra, mały. Dobra, teraz odpali. Do początku, dobra, poczekaj. Dobra. O nie, spadłem. Nie. Dobra. Dobra, jestem. Chcesz odpalać? No, odpalę Poszło. I... Albo coś, nie da rady, albo drabinę, albo coś. A auto może to dotyka? No ja chcę polecieć z tą rakietą w górę. To by było fajne, gdybyś dał tym latać. No, to na pewno było fajne, halo. Drabina jakaś? Dobra, tu. Może ja muszę być nad tym, jak to leci. Co ty myślisz? Może to teraz weźmy drabinę do góry, no nie wiadomo. Dobra. Odpalać? Odpalaj. Dobra, poszło. Nie. Nic nie ma żadnego elementu dotykowego. No autem raczej chyba też nie pójdzie, nie wiem. No to... A zobaczymy, czy w ogóle auto ruszy, dobra? Poczekaj, muszę zrespić. Auto tak, żeby to tam było, dobra? Poczekaj. O nie, nie można spawnować w lokalizacji. A tak jakoś? Nie. No co jest? A bo... Poczekaj. Sprawdzę to tak. Tu nie mogę spawnować tej lokalizacji. Dobra. Spróbuję tam wjechać, wiesz? Dobra. Dobra. Jak ty tam wjedziesz? Ja to zrobię. O nie. Bo jakieś auto jeszcze, wiesz? Albo nie, ja tu zmienię ten. O. No i zrobiłem to, patrz. O. O, ale tu co jest? Tu nie można wejść dołem. Co? Czyli... Ale tu serio nie można żadnego auta, na przykład nawet... Kłada? Muszę to sprawdzić. No kładać powinno dać, chcesz zrespić. Motor? Nie.
No nie... Nie można na helikopterowym padzie. Dobra, no nie wierzę. A co się stanie, wiedzą chociaż helikopter? O! Dobra, mamy helikopter. Helikopterem chcesz? Ja stanę na drodze helikopterem. I zobaczymy, czy coś się stanie. No, tylko którą rakietę, lewą czy prawą? No, zaraz zobaczysz. Jak ląduje tu helikopterem? Dobra. Dobra, wbijaj! Wbijaj we mnie rakietę prawą, odpaść, tak? Prawą, no. Dobra, poszło. Proszę! Nie, dobra, mi to balony, nie ma sensu. No nie da się, nie ma sensu. Dobra, kolejny, chodź, na dół idziemy. Ja idę, jestem. Czy da radę wejść do sekretu bez teleportu? Kolejny mit do sprawdzenia. Dobra. Czyli co chyba najlepiej będzie, śpiwory, co? No śpiwory będzie najłatwiej. No to tu, da radę tu wejść bez teleportu, więc sprawdzamy. Dobra. Teraz weź śpiwór na szybko. Dobra, wchodzimy i... Ożeż ty, kurcze pieczone! Da się? Nie, zobacz, jakie te drzwi są grube! O, utknąłem. A się ciekawe, nie mogę śpiworu znaleźć. No bo ja i leżę w nim. O, teraz leżę pod nim. To jest! Ja leżę pod śpiworem! O, ty... Co te drzwi są takie... Jestem kurde! Ty, ja te... Ej, co jest? Ja też! Utknęliśmy... A weźmy, że auto zrespić tutaj. Jak to mam auto zrespić? Ty normalny jesteś? O, ja zrespiłem, ty, zrespił jakieś auto. Co, ja wsiadłem do auta! Dzięki. Dzięki, zrobiłem to. A, ty tam siedzisz, ty tam siedzisz. Ale jakoś bokiem? No właśnie, jak tu da się jakoś... Dobra, tu. Ja z autem pojadę szybko. Co jest? Ty, co jest z tym autem? Ty, patrz tu, gdzie ja mam śpiwór. No, poczekaj, bo ja aktualnie... O nie, znowu tknąłem pod ziemią! Nie. Zraz auto dwuletowe takie, małe. O, wyszedłem. Patrz to. Nie. Co się stało, to ja nie wiem, dobra. Ale ja wiem prawdopodobnie, jak wyszedłeś. Moim sposobem, położyłem śpiwór tam w tej dziurze. Dobra, nie, ale... Nie, że ja się kręcę w kółko. O, dobra. O nie, co ty robisz? Dlatego byłeś w więzieniu pewnie, bo się kręciłeś w kółko. Nie, 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 to nie od tego. Nie od tego, dobra, idziemy na górę. Idziemy teraz do domku, a nie do estate'a. Bo kolejny jest w nowym domku! Dobra. I w nowym domku jest to, że... Znajduje się inne wejście do sekretu. Wow. Nie, prawdopodobnie jakimś piworem lub coś, teraz to trzeba sprawdzić. Albo na przykład... Co jest? Patrz, albo tu na przykład. Albo tu w samym sekrecie. Ja wiem, jak sprawdzić, jak wygląda wejście do sekretu? W samym sekrecie. No przecież. No. Idziemy w sekret. Gdzie to? I klikamy tu śpiworem. To jest... No... Czekaj, wow, co to jest? A to jest pod... Czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie śpiwór jest? Ja położę śpiwór. Ten sekret powinien być większy chyba. O, no. Patrz, ile tam miejsca jeszcze jest. Właśnie... A tu sprawdzę. Co jest? Tam jakby jest dodatkowy pokój. Ale go nie ma tutaj. Tu nie... A no? Jest jakby... Może tak? To jakiś jeszcze kolejny sekret jest. Jakby coś można było odblokować. No. Jo, serio, to wygląda jakby na przykład tutaj. Coś trzeba byłoby zrobić i odblokowujesz drugą część tego pokoju. No zobacz. Ale to jest pusty ten pokój. No tak, ale na przykład coś się tu pojawi. Są takie sekrety, których normalnie nie widać, a dopiero po kliknięciu one się pojawiają. Jakby ta część pokoju się dopiero pojawi, gdy ty ją odpowiednio klikniesz. O kurde. Co jest? Ej, dobra, to może być prawda. Więc ja jestem mega ciekawy, a ty, drogi widzu, zostaw łapkę w górę i wbijaj do Adixa. Na razie! Siema!